Emerytura dla matek z minimum czwórką dzieci to kwota 1100 zł brutto. O świadczenie mogą się ubiegać kobiety po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat. To jest najniższa kwota emerytury, czyli jeżeli ktoś nie miał żadnych dochodów, dostanie decyzją przyznane 1100 zł brutto. Jeżeli ktoś na przykład miał bardzo niską emeryturę, a na przykład 500 zł, to będzie miał dopłacone do 1100 zł brutto. Świadczenie przysługuje także ojcom po ukończeniu przez nich 65 roku życia. To jest propozycja nie tylko dla pań, także dla panów, dla ojców, którzy mogą się o to dodatkowe świadczenie ubiegać wtedy, kiedy na przykład żona zmarła i on się opiekował dziećmi, lub kiedy matka porzuciła swoje dzieci i ojciec przejął na siebie wychowanie dzieci. Osoby ubiegające się o przyznanie matczynej emerytury muszą wypełnić wniosek udostępniony przez ZUS i oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Można do nas przyjść, wypełnić wniosek, można taki wniosek pobrać sobie ze strony. Trzeba zgromadzić dokumenty, bo trzeba załączyć wszystkie akty urodzeń dzieci lub jeżeli były to dzieci, przysposobione stosowne dokumenty i wykazać swoje dochody, jeżeli takowe się miało. W każdej naszej placówce są konsultanci, którzy już dużo wcześniej zostali przeszkoleni, bo te druki nie są tak na pierwszy rzut oka łatwe. Natomiast jeżeli wie się, jak je wypełnić, to nie nastręczają one większych kłopotów, więc jeżeli ktoś chce to zrobić sam, oczywiście może, ale ja zapraszam do naszych placówek, do najbliższej placówki, żeby spotkać się z naszym konsultantem, który we wszystkim pomoże. Matczyne emerytury będą przysługiwały od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyda decyzję o jego przyznaniu. Na wydanie decyzji ma 30 dni od momentu zaakceptowania wniosku. Głównym założeniem programu Mama Plus jest zachęcenie Polek do rodzenia dzieci. Polskie społeczeństwo jest coraz starsze, co powoduje, że gospodarka rozwija się wolniej.